No, elo. Cześć Jobless, cześć Chochlik, cześć Indo, cześć Emik, Sepluf, Bachorek. Czołem. Nie wiedziałem, że Nintendo będzie nadawało, ale ja się Nintendo nie boję. To żaden powód, żeby odkładać streama. Zwłaszcza, że butnie nazwałem ten odcinek trzecim z trzech, bo nie mamy innego wyjścia, jak tylko skończyć dzisiaj Rezydenta czwartego, bo doskonale wiecie, że w piątek chciałbym z Kubarem zacząć piątkę. Ku uciesze mojej, odrobinę mniejszej Wojtka. Ale nabraliśmy odrobinę tempa, idzie nam całkiem nieźle, jest szansa na zrobienie wszystkich części przed premierą ósemki. Tak, o której to Nintendo. Mam nadzieję, że to żart. Nie wiem, czy pamiętacie. Skończyliśmy w momencie, w którym udało się odblokować Tomigana. Jest. Musicie oczywiście podpowiedzieć, czy grę dobrze słychać, czy jest nie za głośno, czy ja jestem wyraźny. Nie, stream będzie na lapku leciał Nintendo na TV. Multitasking. Siema, cześć Wafer, słychać. No to bardzo fajnie. Więc choćby skały srały, to musimy dzisiaj skończyć. To jeszcze chwilę potrwa. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to mamy jeszcze czterech bossów przed sobą. Na okazję każdego bossa mam kinderka. Także po każdym bossie jest mini baton. I trochę mnie to przeraża, bo jesteśmy już na rozdziale 4-3 chyba. A jeszcze mamy tych czterech bossów, więc sam się zastanawiam, gdzie to się wszystko zmieści. Jak jest muzyka i strzelanie, to prowadzący trochę ginie. Dobra, to możemy odrobinę jeszcze ściszyć strzelanie na rzecz prowadzącego. Końcówka jest, że tak powiem, usrana tymi bossami. Ale to nie zmienia faktu, że kurczę, gdzieś ich trzeba jeszcze wcisnąć. Ale tu mieliśmy pierwszą odznakę tego, jak działa Chicago Typewriter. Ja jestem zadowolony, nie wiem jak wy. Obiecałem wam też mecha. Spodziewałem się, że ten mech będzie szybciej, ale widać, musimy jeszcze wracać do zamku, żeby tego mecha spotkać. Okej, okay, to jest fajna broń. To jest fajna broń. Ja wcześniej jej nie miałem, więc to też jest dla mnie nowość. Cześć, gdzie ta mokra trawa? Mokra trawa? Jeszcze trochę ciszej grę. Jeszcze trochę ciszej grę. No dobrze. Jak teraz? I cały czas się jeszcze łapię na tym, że próbuję przeładowywać tą broń, a nie muszę. Jeszcze sobie przypomnę, co my w plecaku nosiliśmy. Aha, tu jest tak. A plecak jest pod startem. Dobra. Wystarczy raptem kilka dni niegrania i człowiek zapomina wszystko. Teraz nawet beczki może z ratatata rozwalać. W sumie prawda, nie muszę przełączać tego na nóż, żeby oszczędzać amunicję, bo faktycznie przecież mam nieograniczoną i mówię, cały czas się łapię na tym, że próbuję przeładowywać. Tu jest gdzieś zejście do podziemi. Tak jest. Nie ma noża. Mech to mokra trawa. Aha, okej, okay, dobra, mech. Będzie mech. Obiecałem wam mecha, będzie mech. W zasadzie to nie wiem, czy to jest automaton, czy to jest mech, ale będzie. Tutaj gdzieś jest takie fajne miejsce, gdzie jest masa skarbów leży. I to właśnie gdzieś tutaj w piachu, w tych podziemiach. I chyba już nie musisz tak pedantycznie skarbów zbierać po kilkaset PS. Wiesz, no jeszcze jest rakietnica do odblokowania. Jeszcze jest kilka rzeczy.
Ale o, to nam bardzo ułatwi, bo tu jest sala pełna pułapek, które też skrupulatnie trzeba by nożem ciachać. My możemy po prostu strzelać do tych pułapek. O, i tutaj chyba jest ten skarb. Tutaj albo nie tutaj. Rakietnice jednorazowe kosztują chyba po 30 000, więc na 4 bossów wystarczy 140. Może coś mieszam. Nie pamiętam po ile jest jednorazowa, ale za 1 000 000 jest nieograniczona. Po co kupować jednorazową, jak możesz mieć nieograniczoną? Wyglądasz dzisiaj jak jakiś producent gorących bitów. Ja zawsze tak wyglądam. Spodziewaj się mojego nowego albumu Quest, bo niedługo dropnie. Już tu jeszcze były te pułapki w którymś miejscu. O, tutaj coś leży. Teraz tak możesz się nawet podpisać na ścianie strzelając. Odpalam Photoshopa. Mogę też na przykład penis namalować. Nie mogę, bo kule znikają. Ciebie możemy stąd strzelić. W zasadzie teraz się boję tylko jednego bossa, z którym przyjdzie nam jeszcze walczyć, bo to jest taki boss oszust, przy którym nasza siła ognia nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie QTE i małpia zręczność. O, ktoś będzie robił rap. Na razie robimy okładkę albumu, ale to chyba prawidłowa kolejność. Jak tylko będziemy mieli okładkę, to się zastanowimy, jaki ten rap nagrać. Jeżeli mam jakikolwiek wpływ, licznik widzów zniknął. Ha, faktycznie. Dlatego, że widzów jest tak dużo, że nie sposób ich zmieścić wszystkich. Jeżeli mam jakikolwiek wpływ na to, jak będzie wyglądała ta okładka, to bardzo bym chciał, żebym kucał i robił aniołka. Jeżeli jest jakiś ten. Jeżeli mam jakiś wpływ na to. Licznik widzów powinien za moment wrócić. Nie wiem, co się stało, chyba po prostu przysnął. Ha, nie wiem. Hej, ja mam takie zdjęcie tartaka, nie muszę nawet przerabiać. Tak wiem, istnieją takie zdjęcia. Mam również takie zdjęcie z Atkiem. To jest akurat prawda, tylko że Quest ma zdjęcie, jak robię tego aniołka na okładkę, a Adek ma z Atkiem mam zdjęcie, jak robimy Slav Squad. Żółtą w sumie to już nie potrzebujemy jej nosić, ale możemy ją sobie ewentualnie sprzedać. No nie. Pan tu nie wejdzie. Tylko teraz tam na dole się znowu zrobił tłok. No to już mamy dwie okładki. I tak, jeszcze to tym samym mamy alternatywną okładkę. Nie pamiętam, czy jak nie miałem jeszcze tej cudownej broni, to po prostu ich nie wyminąłem tutaj i nie pobiegłem dalej. Cześć DKC. Jedna pójdzie na preorder. O, właśnie. Tylko teraz która, bo obie są dobre. Fajny ten Outriders po patchach, a jakiś nowy patch wyszedł? Po co zbierasz kasę, jak już kupiłeś tę broń? No bo przed chwilą tłumaczyłem, że są jeszcze inne bronie do kupienia. Wiecie, da, nieograniczona rakietnica też jest, to też nie w mąkę pierdział. Mamy.
jeszcze ktoś. Uuu, ile skarbów. No. Po 2000 i tego nie brać. Ten szal nadal robi robotę. No fajnie, zresztą w połączeniu z maszyną do pisania to już w ogóle jest ekstra. Okej, tylko czy tutaj nie powinno być przejścia? Resident Evil 4 jest chyba największy obszarowo ze wszystkich rezydentów, co? No, to jest możliwe. Czy da się szybko przełączać między brońmi? Nie, niestety nie. Trzeba wchodzić do menu za każdym razem, jak się chce broń zmienić. Niestety to jest bardzo upierdliwe. Aha. Dobra, ale moim zdaniem tutaj te drzwi się powinny były otworzyć teraz. I co ja mam tu teraz zrobić? A, bo tu jest zejście. Okej, okay, to były te drzwi, które się zamknęły za mną. Na GameCube to był kiedyś szał. Myślę, że nawet teraz to jest dobra gra. No i bardzo jestem ciekaw. Myślę, że Good Girl was pozdrawia prosto ze spaceru. No my też pozdrawiamy, dzięki. Jestem bardzo ciekaw, co zrobią z tym remake'iem za rok, dwa, kiedy w końcu wyjdzie. Nie wiem, jakim sposobem mnie ominęła informacja, że był wyciek jakichś danych z Capcomu jakiś czas temu. I tam wyciekła informacja między innymi właśnie o czwórce, o remake'u czwórki, które robią. Na pewno jeszcze czeka nas dziewiątka, no bo siódemka, ósemka i dziewiątka ma być nową, jest po prostu trylogią. Ale widziałem też w tej rozpisce, że na liście był jeszcze Resident Evil Hank. Chodzi oczywiście o tego Hanka Komandosa, który zastrzelił... Zdania są podzielone. Jedni uważają, że to on zastrzelił Birkina. Zależy, której grze wierzyć. A na pewno był w tym momencie, kiedy Birkina zastrzelono i... On zdobył dla Umbrelli próbkę wirusa T. Żołnierz Umbrelli, tak. Zwany Grim Reaperem albo Panem Śmiercią. Okej, tu jest jakieś kłócanie chyba. Jakże się kłócę? Okej. Proszę tu nie wsiadać do mnie. Jeszcze żyje. Teraz wyobraźcie sobie, że wsiadłby tutaj do mnie, do tych wagoników, koleś z piłą. Ja pamiętam, że się strasznie się męczyłem grając ostatnio na tych wagonikach. Po prostu były trudne. To już był ten etap, jak mniej więcej od połowy czwartego rozdziału zaczynało mi brakować permanentnie amunicji. Jego misja w Resident Evil 2 jest ciut trudna, jakieś 60% gry. Znaczy no, jego misja jest trudna, no bo o to chodzi właśnie z panem śmiercią. Trzeba po prostu udowodnić, że faktycznie Hank jest nie do zajebania. Czy tu jeszcze ktoś nas czeka? Oj, dzisiaj miałem na dzielny skuter z naklejką Umbrella. Zapomniałem zdjęcie zrobić, no teraz trochę szkoda. Ale pamiętam, że mój wujek, który mnie zaraził miłością do rezydentów na szaraku, miał kiedyś Opla Corsę chyba białego i też sam sobie własnoręcznie wyciął logo Umbrelli i z tyłu na klapie nakleił. Także są takie świry. Czy to jakiś cutie będzie? Czy my tu wyskakujemy? Oczywiście. Spinamy się? Oczywiście.
Mam na dwóch autach naklejki z Umbrelli z AliExpress. No proszę. Tartak, jak w to pierwszy raz grałeś z tymi miejscu, gdzie trzeba było się schylić przed deskami, to udało ci się? Nie pamiętam. Prawdę powiedziawszy, nie pamiętam. Tutaj miałem tą komfortową sytuację, że dość szybko ich zabijałem, więc miałem czas się rozglądać, że na drodze jest. Że na drodze jest to miejsce, w którym się. Że jest przeszkoda na drodze. Tu jest to miejsce z tymi. Gdzieś tu jest miejsce z tymi. Ha. Ale mogło być tak, że po prostu nie zauważyłem tego. Wujek, który zaraził miłością do Umbrella, wszystko zachowane w rolu. Ale co wiedzieć, bo tutaj są tylko dwie kombinacje. Są tylko albo dwa spusty, albo X i A. No i obie te kombinacje są tak ustawione na padzie, że można spokojnie mieć, być przygotowanym na obie. Dobra, ale co ja mam tu zrobić? To chyba z drugiej strony się. A, no więc znowu pakuję się w te same drzwi, którymi przyszedłem. Oxenfree 2. O, i to jest wiadomość, Jobless. To jeszcze tylko teraz czekać, aż będzie na normalnych konsolach. Dopiero teraz zauważyłem, że w tych zdaniach podniosłeś coś tam, zdarza się spacja przed kropką. No to faktycznie nieładnie. Przygotowała raz, bo pokazała BKC, co należy wcisnąć, a dwa nauczyła po prostu, że to są te dwie kombinacje. Cześć, Kraft. Oj, to Oxenfree jeszcze w tym roku, fajnie. Godzin 57, to jest bardzo dobrze na chapter 4-3. Ja grałem to poprzednim razem to w 16 godzin, ale prawdą, że grałem bez żadnych ułatwiaczy, no i grałem po bardzo długiej przerwie. W sensie przychodziłem dopiero drugi raz w swoim życiu tą grę. Wracamy do zamku. I co my tu mamy? Był obiecany mech? Jest mech. A teraz jakie masz ułatwiacze? No, gram New Game Plus, więc mam wszystkie te dodatki, które udało mi się odblokować, czyli większą skrzynię, kamizelkę kuloodporną, dodatkowe stroje, które mają swoje charakterystyki. No i nie na początku tego rozdziału również Tomigana z nieograniczoną amunicją. Czyli to jednak mech jest, tak? Okej. Okay. Aha, czyli tu się zeskakuje na dół. Tu jeszcze jest za wcześnie. Słowa dotrzymałeś. No czy ja was kiedyś oszukałem? Dobra, czyli to musi być jednak gdzieś tutaj. Możesz przed walką poluzować parę śrubek? Nie ma sensu. Tu walka z nim jest łatwa. Ale mogę mu kilka wajch faktycznie przełączyć. Jump over. No masz. Ej, no masz jump over, a nie. Aha, oni to triggerują. Fajne mokasyny ma ten mech. No ładne. On ma wszystko ładne. Skarb wyrzuca? Działa. Najtrudniejsza jest walka międzypoziomowa. W sensie jak pojawia się drabina, oni zaczynają wchodzić, ja zaczynam schodzić. Wtedy w tej sytuacji, kiedy w zasadzie nic nie stanowi zagrożenia, to jest ten jedyny moment, kiedy oni mogą nam coś jeszcze zrobić. Ręka tu zjedzie, czy nie? Nie.
Czemu się zaciął teraz? Ta ręka tu powinna zjechać. Okej, dobra, w ten sposób. Może to coś ze mną, ale ta gra ma taki segowy feeling. No, może trochę. No ma taki bardzo arkadowy styl, no po porównaniu z poprzednimi Residentami na pewno, no bo ta seria tutaj się w tej części się najbardziej zmieniła, no bo wcześniej mieliśmy te trzy klasyczne wersje. To do mnie strzela. To do mnie strzela i czy chce wiatr. To mówię, bardziej jest strzelanka niż klasyczny Resident. Ale o tym uprzedzałem na samym początku. Na to byliśmy przygotowani. Okej, stamtąd to jest strzelanie. Jeszcze wiedziałem, że gdzieś są barany. Trochę celność mógłbym mieć lepszą ten Tommy Gun, no ale nie można mieć wszystkiego. Aha. Nie kopniesz tego, okej. Co teraz jeszcze zaczął z tymi łapami robić? Okej, o to chodziło. Gdzieś jeszcze jeden głupek jest, chyba jedno piętro pode mną. A najważniejsze, że już mosy, możemy nim przejść. To zagadka taki trochę Tomb Raider. No tak, to gdzieś. Jak zwalać, to od najlepszych. Teraz na dół zjedzie. Niepotrzebnie tutaj oberwaliśmy. A chyba mamy nadmiar rośliny. Więc to nam akurat nie straszne. Nóż w plecy, no. Cześć, Kaszelele. Moim zdaniem to jest wszystko. No i jest mech / automaton. W ostatniej chwili. Przez problemy z netem ominęło mnie 25 minut quality streama. O, będziesz musiał nadrobić na YouTubie w takim wypadku. Kurczę, ten Leon. Już 25 minut? No proszę. I automaton się spieprzył. Dobra. Ale tu jest chyba bosik. Tak, bardzo dobrze. Pierwszy kinderek. Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. Ktoś tak mało graczy, może skapułem, pamięta Weronikę. Ja pamiętam Weronikę, ale nie wiem, czy jest szansa, żeby ją odświeżyli. Chyba te remake'i się będą graniczać póki co do głównych części. Ojej. Ojej, przysnąłem. Zapomniałem, że nie można herbatki się napić tutaj.
tu jest jeszcze ta ścieżka zdrowia. Zapomniałem o niej. Myślę, to jest jednak długa gra. A Sony zablokowało Wernikę jako trójkę, bo mowa w najszczęści. Okej. Nawet kaccenki nie dadzą obejrzeć. Hagel, rozwiń proszę, bo nie bardzo rozumiem to, co mówisz o trójce. Człowiek ciągle w stresie, no to jest akurat prawda. Człowiek ciągle w stresie. Da się jej rozwalić? Da się. Myślę, że na górze będzie księżniczka, no nie gwarantuję. Ale pamiętam, że tu jest też straszny motyw, jak się windą jedzie do góry. Też gra cię zamyka w takiej na strasznie ciasnej przestrzeni i zrzuca ci takich upierdliwych wrogów. Za ciężka. Pamiętam, że jak pierwszy raz wszedłem na tą windę, to myślę sobie, ok, są skrzynie, to przynajmniej będzie się za czym schować. Nope. Nie ma się za czym schować, bo trzeba te skrzynie zepchnąć. Widzę, przeczytam, jak skończę ten fragment. Teraz wyobraźcie sobie, że od trzech rozdziałów permanentnie nie macie amunicji i teraz lądujecie na tej windzie. To jest dramat. Ją też powtarzałem kilka razy. Cześć, ciach. Muszę też muszę sobie zebrać po jednym staku amunicji, tak na wszelki wypadek, chyba za pamięci. I potem oduczyć się ją podnosić, bo też mi do niczego już nie służy. Tu powinien być safe. Chyba naboje do Magnum. Capcom planował Resident Evil Veronica jako część trzecią, wydaną na Dreamcasta, ale wiązała go umowa z Sony, że na PlayStation 1 wyda trzy części głównej serii. Były rozmowy i Sony wymyśliło wydanie Resident 3 na PlayStation 1, Resident 3 powstało ekspresowo. Główny zespół pracował nad Veroniką. Niestety Dreamcast poniósł porażkę jako konsola, a ponowne wydanie Veroniki na PS2 i Xboxa mocno średnio się sprzedało. Jest i doktor Tartak na DC, co to jest DC? Loco. Co ty tu masz dla nas?
Discord. A, bo okej, rozumiem teraz już. Teraz już rozumiem i trochę się boję. Okej, co my możemy zrobić? Co my możemy sprzedać? Czego mamy za dużo? Na pewno nie będziemy sprzedawać naboi do Magnum, bo to jest zawsze w cenie. Poczuł się jak pan Kubar. No to czekaj, zerknę. Całkiem niezłe. Całkiem niezłe. Głowa, taki trochę mam głowę dużą, ale rozumiem, z czego to wynikało. Okej, okay, fajne. Dzięki. What are you selling? O, okej. Okay. Co my sprzedajemy? Tą amunicję sprzedajemy, bo z niej nie korzystamy. Thank you. Is that all? Nasz granat możemy też sprzedać, bo już nie będziemy z nich korzystać. Thank you. Yellow Herb możemy sprzedać, bo nie będziemy korzystać. Spinele sprzedajemy, bo to czyste złoto. A, to jeszcze kolekcjonujemy, bo musimy przecież te lampy Butterfly'a i eleganckie maski, różne kolorki jeszcze inne wsadzić, klejnotów. Ciężko było zrobić screenshota tej miny. No, staram się. Dobra, zobaczmy teraz, co my tu mamy jeszcze w tym plecaku ewentualnie do wywalenia. Dobra, naboje do Magnum zostają. Trzy naboje do shotguna do sprzedania jeszcze są. Okej. Okay. I będzie porządek. Kup i ibuprofen. Okej. Okay. No, już mamy 149 tysięcy. Nie uda się uzbierać na rakietnicę. Nie ma takiej opcji, ale jak będę grał trzeci albo czwarty raz, to już na pewno. Jaki porządek, sterylny plecak. No, staram się. Co w dalszym ciągu nie ma licznika? Coś się uparł. Ten OBS nie chce licznika. Musi któraś po prostu usługa, która wyświetla to, mieć czkawkę. W każdym razie zerknę, ilu jest widzów. U mnie jest 300, nie wiem jak u was. O, 302. Roślinka z Mass Effecta? Prawie, tak. I jeszcze cała ta wyspa jest tam, na którą popłyniemy. Co to za gówniak? Żaden gówniak. To jest Ramon Salazar. Oni teraz robią fuzy, jak na Dragon Ballu. I tutaj tą walkę, co do zasady, się wygrywa Magnum. Ale jestem ciekaw, jak się sprawi Tommy Gun. Ta gra ma wszystko, no. Kiedy myślisz, że już jest koniec. Zdaje mi się, chyba nie udało. No zależy, kogo spytasz. Monsters. Yes, after this there'll be one less to worry about. Dobra, dwa strzały w oko i się odkrywa. Okej, no to nie było trudne. Nie będę kłamał. Nie będę kłamał, to nie było trudne. W nagrodę idzie pierwszy kinderek. Jaki dobry.
Co jak to, co to, to ma być? To jest przygotowanie i doświadczenie. Czy tu są jakieś skarby warte zbierania? Chyba nie jest to. Jakieś same gówno. Spray możemy wziąć, nigdy nie wiadomo. Speedrun. No jak się ma tą broń, to już można myśleć o, o speedrunie. Przyda się nam w szczególności też na tego Krausera, czy jak on się tam nazywa. Ja bym tak nie potrafił. Jak? Jakbyś miał taką broń, ty też byś potrafił. Szkoda, że ja nie widzę, co on planuje podnieść. No nie, nie potrzebuję tego śmiecia. Mamy dość. To ja nawet nie tykam takich banalnych gier. No nie, no bo to... Nie ma sensu, no żadnego wyzwania by dla ciebie nie było quest. O, wąż. Wąż Snake. Gdzie uciekasz? No jajo wezmę. Quest, bo żeby gra była banalna, trzeba ją skończyć 3 razy. Nie słyszycie za banalności tej gry. No trochę tak. My teraz jesteśmy w zasadzie. Na tą wyspę się powinniśmy dostać. Skarby, skarby, skarby. Dzień dobry, panie handlarz. Bardzo miło, że pan tu wystawia ten towar, ale ja od pana nic nie potrzebuję. Już jestem bogaty z domu i ustawiony na całe życie. Do tego węża strzelałeś dłużej niż do bossa. Trochę tak, bo wąż się bardziej gibał i ruszał i mi uciekał i trudniej go było trafić. To jest akurat prawda. Nie wiem, czy to źle świadczy o bossie, czy o mnie. Wąż rzeczny, no dobrze, że nie wąż spodniowy. Tak zwany jeansowy wąż. O, Ada. Okej. I koniec chapter. Kolanko. Ha! Chapter N 4-4. Teraz był już tylko piąty chapter nam został. To czwarty chyba nie ma więcej podrozdziałów. Overlay się chyba zsuł, nie pokazuje liczby widzów i wpłaty ostatniej. No, serwis, który to obsługuje, chyba się wyłożył. Bo faktycznie nie pokazuje. Chyba po prostu Streamlabs ma czkawkę dzisiaj. Cześć, Emk, już. A nic, tam czekaliśmy na ciebie. Ale na to jest jedna metoda. Trzeba by zrobić wpłatę i zobaczyć, czy się odetka wtedy. Lubię tych bossów, którzy dzwonią do ciebie, żeby z tobą pogadać o tym, co robią. Ta motorówka źle mi się kojarzy. Źle to mi się kojarzy skuter na końcu gry. To też jest miejsce, w którym możemy utknąć na dłużej. Tak, w tym względzie, że dzwonią do siebie i rozmawiają, to jest podobne do metala, no bo to jest fajny sposób, w sensie tani sposób na exposition, na dialogi, a nie trzeba robić cutscenek, nie? Taka zdalna walka z bossami na kamerkach. Trochę tak, tak. Leon! A jak on ją tam niesie, jak ona ma tą zbroję? Tutaj są wkurzający przeciwnicy.
pojawiają się grubasy z gatlingami, pałki. Na szczęście my jesteśmy na to spotkanie przygotowani. Mogli dodać, że niesie ją czterech chłopa. No, fajnie by wyglądało. Dziękuję. Panie z tego... Pan już nie postrzela. Tu się te lustra na dachu chyba ustawia. Zaraz się przekonamy. Ale mi teraz przez tą broń mi celność spadnie na łeb, na szyję. Ojej, myślałem, że on jest martwy. Nie przestaje strzelać. Za pierwszym razem ja tu odpadłem, no bo to jest dość upierdliwe miejsce, zgodzę się. Tu to jest takie miejsce, które jest przygotowane po to, żeby cię spowolnić przed finałem, ale potem jest jeszcze jedno gorsze, już absolutnie bezwstydne. Dobra, czas te... Już jakaś drabina do góry powinna być. Jest jedna. Obawiam się, że wpłata nie odblokowuje overlaya. A co, udało ci się wpłacić i nie poszło? Duża ta rezydencja. No taka jedna z większych, nie? Nie pamiętam, jak się ustawiało, ale zaraz dojdziemy do tego. Jakbyś to powiedział sam, Tartak, brak poszanowania dla amunicji. No. Sorry, jeżeli nie działa, faktycznie się nie odblokowało, to sorry, ale zdaje się, że te wszystkie usługi mają problem od dnia wczorajszego, bo na przykład nie możemy na YouTube'a wysłać filmu z wczorajszego streamu Wojtka, bo gra cały czas twierdzi, że Wojtek cały czas streamuje od 20 godzin. Mam nadzieję, że ten mój stream odblokuje to. Co my tu w zasadzie ustawiamy? Czy tu nie trzeba włączyć jakiegoś reflektora najpierw? Dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Właśnie widziałem gdzieś na Twitch jakiś filmik, co miał 19 godzin. No to jest właśnie ten film. No Twitch zgłupiał trochę. Tu się przełącza coś. Bo jedyne źródło światła to jest ten reflektor. No to mam nadzieję, że nie był potrzebny, właśnie go zeszliśmy. Albo Kubar chciał twój rekord pobić i streamował 19 godzin. No to jest możliwe. Faktycznie by go wtedy pobił. Teraz zajrzyjmy tutaj jeszcze raz. Możemy zrobić. A, teraz, okej. Okay. Biją rekord razem z Walkiem. No. Czyli trzeba było z tymi drzwiami zagrać w berka i je klepnąć, żeby aktywować to. Sensu, ale my go znowu pobijemy uczciwie, nie? 20 godzin Residenta 2. Residenta 2 już streamowaliśmy, Residenta 3 też już streamowaliśmy i to właśnie Residentem 3 biliśmy rekord. Teraz ewentualnie możemy Residentem... Teraz ewentualnie Residentem 8 możemy pobić ten rekord.
Village. Ale przyznam się, że gdybym miał bić te rekordy, to faktycznie wolałbym trójką, bo tą znam na pamięć i jest prostszą grą. Zagadki są proste, nie trzeba się szczególnie gimnastykować. Zresztą to było widać na streamie, jak streamowałem dwójkę, to streamowałem osobno dwa scenariusze. Pierwszy z Kubarem chyba w 3 godziny zrobiłem, a potem drugi, jak streamowałem z Questem, to 3,5, 3,50. Ej, Tartaki Chat, jak się będzie nazywać Resident 9, żeby miał 9 w nazwie? Resident Evil Vixen. Będzie jakaś zła baba, będzie się nazywał Vixen. Vixa, nie Vixa, tylko Vixen. Resident Evil Vixa, tak. Ale jakby się Resident Evil nazywał Vixa, to byłbym pod wrażeniem, ale ja stawiam na Vixen. Amo? Nie potrzebujemy amo. Jeszcze brakuje tylko gości z dynamitem. Vixeversa. Vixeversia. Okej. Tu jest dość ciasno. No machasz tą łapą. Albo Resident Evil 9 w języku polskim. No jest taka opcja, tak. Może być. To jest całkiem prawdopodobne, jakby się działo w Polsce na przykład. No to byłby, nie wiem, Resident Evil Radom albo coś. Albo Resident Evil Droga Krajowa 9. No. Żeby koniecznie tą dziewiątkę wcisnąć. O, tu są fajni goście. A, jeszcze mi się przypomniało, że przecież... Kurczę, my nie jesteśmy na końcu gry, bo przecież jeszcze został najstraszniejszy przeciwnik tej całej gry. Tutaj są... pamiętam to miejsce. Tutaj jest skarb. Jak się w złym miejscu zeskoczy... i tu jest ten kotek, do którego się oczy wkłada. Ale to jest jeden z kotów, bo drugi jest potem na ciężarówce chyba. Tu jakby się źle zeskoczyło, to można na tych dzidach tu wylądować. Przepraszam, czy ktoś tu jeszcze do mnie strzela? Resident Evil Przychodnia numer 9. No, można i tak, tak. Dobra, co jest? Zgubiłem się? Cały czas było słychać jak oni strzelają do mnie, a ja byłem w tych jaskiniach. Jestem ciekaw, na co oni liczyli. Jak mnie chcieli trafić, jak mnie tam nawet nie było widać. No chodź tu. Słyszę, że tam jesteś. Jak tylko wyjdę, to dostanę pałą. Płacą za strzelanie, nie za zadawanie pytań. Tak, zamówione są strzały, trzeba je wystrzelać. Rozumiem. Gdzieś
Faktycznie by się wszyscy chowaliście, jak tego szukałem. Punkt jest zarobiony. Jeszcze ktoś? Gdzie jesteś? W tej grze jest jeden taki naprawdę straszny przeciwnik. No może poza tym zabójcą, z którym walczyliśmy z wykorzystaniem ciekłego azotu. On też ma taki creepy design. Ale tu jest jeszcze jeden taki faktycznie straszny przeciwnik. Faktycznie nie przeczytało na głos, ale na odblokowanie overlaya. Po co poprawiasz czapkę? Bo mam za dużo włosów i mnie swędzą. Odblokowało overlaya, bo pokazało wpłatę, ale nie przeczytało. No to sorry, Wafel. Ale jak chciałeś coś śmiesznego, jakiś śmieszny tekst załączyć, to możesz go pisać, a ja go przeczytam. Czy coś mamy do sprzedania panu? Tak sobie. A, czyli kacaje. O, to są kacaje. Ale to nie są te kacaje. Śmieszne, że coś się nazywa Cat's Eye, a nie pasuje do tego kota. No nic, chyba nic z tego nie pasuje do naszych. Grałem ostrzednie, to miałem powyżej 85 celność. Teraz z tą bronią to będzie 10%. Może nie ten otwór w kocie, myślisz? Ta gra jest mega jak na 2004 rok. Ona nawet do tej pory, ona nawet teraz jest mega. Zajrzyjmy na mapę. Okej, okay, i to jest chyba to miejsce właśnie, gdzie jest ten przeciwnik. W sensie, gdzie pojawia się po raz pierwszy. Nie jest on. Uprzedzam wasze pytania. Nie potrzebujemy tych kul. Tip Fedora. W grze chłop, którym grasz, poprawia czapkę. Po co? Bo do tego stroju jest przypisany taki gest, że przy przeładowaniu poprawia czapkę. Jak trzy razy z rzędu klikniesz przeładowanie, to robi taki gest, jak Michael Jackson. O, ale wpadłem. Zapomniałem o tym gościu tutaj. Tak, weźmiemy granat. Akurat granaty są dobre. Zawsze je można wyrzucić. Dokładnie tak, Emi, kiedy przeładowuję broń. Nie ma konieczności przeładowywania. Więc to jest taka amunicja. A tu są goście z Mad Maxa. Trzeba się oduczyć przeładowywania broni, bo cały czas ją przeładowuję, chociaż nie muszę. Ona tutaj chyba siedzi. Ashley jest chyba zamknięta i pilnowana przez dwóch gości z Mad Maxa. Tak. Co tu robi Kano z Mortal Kombat? To jest Kano, którego mamy w domu. On wie, że ja patrzę. I co, oni się zorientowali po tym, że ich własna kamera jest włączona, tak? Amateurs. Just hang in there, Ashley.
Najwidoczniej. Dobra, nie bój. Idziemy po ciebie. Będziemy się przyszli. Tutaj będzie otwarte. Jest. Jest, it's otwarte. Okej, tu jest handlarz, więc powinna być też maszyna do pisania gdzieś, ale nie. A, tu jest maszyna gdzie indziej. Dobra, już sobie przypominam. A, tu jest bardzo fajna miejscówka. Okej, teraz jak nie uda nam się, nie zdążymy tego łyknąć, to jesteśmy martwi. Tu jest shooting gallery, takie śmieszne. Ktoś sobie tak. Nie do końca wiem, jak ten mechanizm działa. No dawaj. Okej, tych mamy z głowy. Trochę gra oszukuje. Bo tu się pojawiają nowi goście w momencie, kiedy zamyka się ta brama. Nie wiem, czy. Nie, to jest jeszcze ten. To jest jeszcze ten mruczek. To jeszcze nie jest ten przeciwnik nasz. Roślinka weźmiemy, bo skoro zeżarliśmy dwie, to może się nam przydać. Połączymy sobie od razu. To jest nienazwane europejskie miasto, gdzie mówią po hiszpańsku. Okej. Nie wiem, o czym rozmawiacie. Aha, tutaj są te drzwi, które były zablokowane, tak, odblokowaliśmy je. Teraz co jest tutaj? Tu jest maszyna. La biblioteka, okej, dobrze. La bibliotekę znam. Donda esta. Okej, stąd przyszliśmy, tam odblokowaliśmy, czyli musimy iść tutaj. I tu się faktycznie na moment robi rezydentowo. Muzyczka jest fajna. Tu jest gdzieś zamrażarka. Tak. Tu jest Aha, nie mamy jeszcze. Okej. Nie mamy jeszcze klucza do zamrażarki. Tu się robi rezydentowo, bo muzyczka się zaczyna robić rezydentowa i ten przeciwnik, z którym tu będziemy walczyć, też jest na wskroś rezydentowy. W sensie jest jedyny straszny w tej grze i jest sposób na zabicie go. W sensie no, da się oczywiście to zrobić siłowo i mam nadzieję, że nam się to uda tą bronią. Ale u handlarza można kupić lunetę do karabinu. Wcześniej też mieliśmy oczywiście lunetę, ale można kupić lunetę na podczerwień, która pokazuje, gdzie ten przeciwnik ma słabe punkty i gdzie trzeba w niego celować, żeby go pokonać, bo tak to można w niego walić. Ten z czym są na różnych miejscach, dokładnie ten. To jest some kind of computer. O, i tutaj jest ten koleś. To jest ten przeciwnik, o którym mówię. Ciekawe, czy dasz radę tą bronią. No, jestem ciekaw. Jak nie, to przełączymy się. Jak nie, to przełączymy się wtedy na tego. Okej, jak to działa? Okej, już wiem, jak to działa. Easy.
Ta luneta ma taki zasięg, że można go z menu głównego ubić, prawda, ale zauważ, że tutaj walczymy z nim w ciasnych pomieszczeniach, nie? Nie ma gdzie za bardzo uciec, trzeba się co chwilę nawracać, w cudzysłowie, cofać i szukać innego miejsca. Kolejnego załamania na korytarzu, kolejnego kolanka, z którego można do niego strzelać. Ten pan ma kartę, tak? I teraz tamten, który leżał na stole w stanie. Już jest. Jestem ciekaw. Dobra, czy jest poli? Czy on się zrekonstruuje teraz? Bo on ma jeszcze taką właściwość, że się potrafi zlepić. Okej, okay, dobra, czyli ta broń się na niego sprawdza. Dobra, easy. Czyli to nie będzie problem. A nie możemy tędy skoczyć, szkoda. Dobra, ale mamy kartę i tu ich będzie więcej teraz chodzić po tych korytarzach. Ta broń to broń ostateczna, trochę tak. O, idzie następny. Oni mają fajny design, fajne dźwięki. Fajna walka z nimi jest. Nie stawiał dużego oporu, no bo spread jest taki, że go z tej broni trafiam we wszystkie czułe miejsca naraz. Ale twarz ma super. Mówię, to jest najlepszy, najbardziej rezydentowy podkrót z całej tej gry. Dobra, i teraz możemy wejść do... Fajnie, że zapadają zombie w nowym filmie Snydera. Mam hype na ten film. Zgoda, widziałem ten trailer, który był wczoraj czy przedwczoraj. Ja nie przepadam za... Okej, okay, to jest zamrażarka, gdzie trzymają tych gości. Ja nie przepadam za zombie, które są sprytne, gibkie i szybkie. Ale to jest Snyder i ten jego poprzedni film o zombie mi się bardzo podobał. No i mamy taką posuchę, jeżeli chodzi o filmy, że się bardzo cieszę na okazję tej premiery na Netflixie. Cześć, Pikachu. A możemy teraz na swojej karcie zapisać nowe dane, będziemy mogli przejść dalej. Ale musimy też wyłączyć chłodzenie, żeby móc wyciągnąć, bo tej lunety się nie kupuje, tylko tą lunetę się stąd bierze. Tylko oczywiście wyłączenie chłodzenia oznacza, że się rozmrożą kolejne bolki. Czy mamy teraz dwie te lunety? Tak, mamy dwie, to będziemy mogli jedną sprzedać. Ciekawe, ile ona jest warta. Obudzą się kolejne bolki, czy nie? Dobra, weźmiemy sobie tą roślinkę. W zasadzie możemy nie ten. Możemy nie włączać z powrotem mrożenia. Fajnie było, gdyby się zostawiło tutaj to rozmrożone, w sensie wyłączone chłodzenie i potem do końca gry miało się przez to więcej tych gości, bo oni się rozmrozili i potem się rozleźli po całej tej wyspie. Tak, można je z powrotem włączyć. Ja grałem poprzednio, to zrobiłem, a teraz tego celowo nie zrobię, bo jestem ciekaw, czy będzie ich wtedy więcej na mieście. Dzień dobry, co to? To granat. A, to jest fajna zabawa. Można ich wrzucić do tego. Bardzo lubię, jak to pokazali w Zombie World War Z, umiarkowani jak umarlaki, jak fala żywią nie do zatrzymania. Rui był super pomysłem. Tak, to był akurat bardzo fajny pomysł.
kartach ci wrogowie by się gdzieś przenieść, też muszą te wszystkie zagadki rozwiązywać. Mam nadzieję, no to jest, to byłoby tylko i wyłącznie uczciwe, nie? W którym roku była premiera z Wii 4? 2002 albo 2005, nie pamiętam. Podobnie było w Days Gone, prawda. Co tu jest? Czek? Aha. Tu jest ten dump, w którym oni siedzą. Roślinkę możemy wziąć, takie małe miejsce możemy wziąć. 11 stycznia 2005. 2000 na GameCube, w styczniu. Październik, listopad chyba na PlayStation, potem w 2007 na Wii, 2011 na 360 i 2016 na Xbox One. I oczywiście na analogiczne platformy tych samych generacji, czyli PlayStation 3 i PlayStation 4. Czekam na Days Gone na PC i ja głupi nie grałem na PS4. No za mną przez cały czas chodzi, bo wiem, że to jest dobra gra. Ściągnąłem ją sobie nawet na piątkę z nadzieją, że w nią zagram. To też jest fajne miejsce. Tutaj dwóch gości pilnuje pokoju, gdzie aż jest zamknięta. O. Ci to też byli tak twardzi skurczybyki, jak się grało normalnymi brońmi. Okej, widzę, że teraz to też jest problem. Bo oni mają osłonę, proszę pana. Ale my jesteśmy przygotowani na to. My mamy bardzo dużo granatów, trzeba będzie z nich zrobić użytek. Cześć wszystkim, zostawiam ten komentarz dla siebie z przyszłości, który będzie oglądał ten stream na YouTubie, bo dzisiaj w pracy siedzę. Pozdrawiam. Sarceł. Pozdrawiamy. Powiedz nam, jak wygląda przyszłość. Cześć, pozdro z teraźniejszości. Przepraszam, czy wy macie mój klucz? No, najlepiej. Fajnie, że to są żołnierze, ale dalej mają drewniane tarcze. Oni powinni mieć takie Riot Shieldy. A ten fragment też mi napsuł krwi. Tu ich wszystkich można zabić, a mimo to jak się wraca, to te schody są znowu opanowane przez nich. Powiadam wam, że w 2077 Cyberpunk dalej nie załatany. O. Czekajcie, myśmy tędy nie przyszli. No jasne, że tędy przyszliśmy. A, też jest. To jest fajne miejsce. Tu będzie więcej tych strasznych skurczybyków. Czy wczoraj wyszedł patch do Cyberpunka? A to jest wariacja na temat tego przeciwnika. Ten się nazywa chyba Iron Maiden. A po prostu więcej tych pól do zniszczenia, a oprócz tego jest jeszcze cały nadziany. Tęsknię za klasycznym podejściem do wampirów, czosnek i tak dalej. No, wampiry trochę zmierzch zepsuł, nie? Wampiry. Teraz zmierzch dyktuje, jak wyglądają wampiry. Coś mu się błyszczy na biodrze, tak? Zabrany klucz.
Nie zmierz, seria Unrise, wywiad. Ta seria ma chyba więcej części. Akurat wywiad z wampirem mi się podobał. To był fajny film. Nie wiem czy dobry, ale fajny. Ale ta seria Unrise, chciałbym, żeby była kontynuowana na skalę i za pieniądze takie jak wywiad, bo potem była ta Królowa Potępionych z Alią chyba, to było niestety słabe. True Blood też, przyznam się szczerze, oglądałem True Blood, ale na którymś etapie wysiadłem, nie byłem w stanie dalej. Wywiad z wampirem Sir Anthony Hopkins. Nie pamiętam, czy tam Hopkins grał. Na pewno grał Brad Pitt. Na pewno grał Tom Cruise. Na pewno grał Antonio Banderas i Kirsten Dunst. Oh boy, co ja mam dla ciebie? Co ja ci sprzedam? Lunetę ci sprzedam. Welcome. Hopkins grał w Drakuli. Bardzo lubię Drakulę Coppoli, chociaż ma swoje za uszami. I no mam infrared scope, a gdzie jest drugie infrared scope? I czytałem, że to miało być, że Frankenstein miał być też reżyserowany przez Coppolę, żeby powiedzmy podtrzymać ten styl, ale Coppola się wycofał, koniec końców nie chciał reżyserować. Dobra. A, bo one są na staku. Ale to był pomysł z pierwszej połowy lat 90. na wskrzeszenie tych klasycznych Universal Monsters. Od tego czasu każda kolejna próba niestety jest nieudana. Był ten przecież tym z Aaronem Eckhartem chyba, ja Frankenstein, fatalny. Potem ten Dracula Untold, coś takiego, fatalny. Ale ten Frankenstein z De Niro był w takim klimacie jak Dracula, był i bardzo dobrze, tylko gdyby to jeszcze zrobił Coppola, to może byłby jeszcze lepszy. Nie wiem, czy Frankensteina reżyserował też Brana, ale grał tam główną rolę, w sensie główną. No, grał doktora Frankensteina, nie? Bardzo go lubię. To jest dobry aktor i przyzwoity reżyser. Absolutnie nie pamiętam tego miejsca. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie jesteśmy. Buffy miała zajebiste podejście do konwencji. Nigdy nie widziałem ani jednego odcinka Buffy. Ale czytałem o tym odcinku Silence, że nie pada ani jedno słowo, tak, słyszałem o tym. No i co my tu mamy zrobić? Boga ucham, nie przyznam sobie, żebym tutaj był kiedykolwiek. Czy my mamy kartę, żeby otworzyć? No jakąś kartę mamy. Ja Boga ucham, nie przyznam sobie, żebym był na tej wieży tutaj. Podwodny odcinek Bojacka się kłania, prawda? No dobra, ale po co ten kolo tutaj jest, skoro tutaj nic nie ma? A może potem tutaj jest boss albo coś, nie pamiętam. Już wiemy, skąd celność ci spada. No, nigdy nie ukrywałem. Mam świadomość, skąd ten spadek celności się bierze. Dobra, chyba mamy tą kartę, która pozwala uwolnić Ashley teraz. Którą to jest stronę? Tutaj?
Yes. Mówiłem, że tutaj będę mógł czekać. Z tego względu mi spada celność, bo on nie przestaje strzelać, prowadzę ciągły ogień i tylko gałką ruszam. Z nadzieją, że któregoś trafię. To było szybkie. Granaty? Nie, już nie potrzebuję granatów. Bucky the Impaler? Był ktoś taki? Chce się postać. No i to tutaj gdzieś powinno być. Jest, tutaj. Po niewidzialnym człowieku mają u mnie kredyt zaufania, niech się bawią. Prawda. Może Aha, przypomniało mi się, przecież jeszcze był ten niewidzialny człowiek z Kevinem Baconem 20 lat temu, który też był całkiem niezły, ale fajnie, ten nowy niewidzialny człowiek jest faktycznie dobry. I może to jest metoda, może będą robić, nie wiem, za 20, za 50 milionów dolarów filmy, a nie za 200. Gdzieś ostatnio słyszałem, że chyba Wilkołaka robią nowego. Ten Wilkołak z Benicio del Toro też mi się podobał, chyba sprzed 10 lat z Anthony Hopkinsem. Tylko w tym wypadku koniecznie trzeba oglądać wersję reżyserską, a nie kinową. Jest zdecydowanie lepsza. O tak, liścik miłosny od Ady. Dobra, teraz gdzie my idziemy? Tam. Dobra. O nie. O nie. Nie. Ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Z Goslingiem ma być Wilkołak. Właśnie, no. No właśnie, ma być coś z Draculą, z Sebastianem Stanem w roli głównej. No i fajnie, niech wezmą młodszych aktorów, niech to zrebutują. Widzieliście? Zabiłem wszystkich, którzy byli w tym pomieszczeniu, a ten koleś się wziął z duchu. Tylko po to, żeby pobiec i włączyć blokadę drzwi. To jest oszustwo. Dracula od BBC na Netflixie to mega gówno. Mi się wydaje, że pierwsza część mi się podobała, bo one chyba trzy części, prawda? Pamiętam, że to oglądałem, no ale nie mógł być aż tak dobry, bo zapomniałem o tym. A dopóki mi nie przypomniałeś. Film w klimatach maskarady, mroczne krwawy, lat 80. Los Angeles. Mówisz o tym z Goslingiem, Hagel, tak? No gdzieś czytałem, ma być taki właśnie w stylu noir trochę. Czy my tędy uciekamy? Tak, przez ten kompaktor chyba. It stinks. Sure does. No way, Leon. Way. No way, way. No właśnie, pierwszy odcinek mi się podobał, a potem to nie. Are you out of your mind? Bo one tam skaczą chyba. One skaczą po liniach czasowych. Pierwszy jest. Pierwszy jest w ten kostiumowy, a potem już są w czasach rzeczywistych chyba, nie? W sensie rzeczywistych, aktualnych, naszych. Będę przed tobą uciekał. Gra jest pełna sekcji, o których zapomniałem.
drugi to na statku do połowy świetny, a później leci w dół. No właśnie. A oni będą kontynuować tą... Bo to była taka miniseria, nie? 3 odcinki i do domu chyba już, z tego nic więcej nie będzie. I cały trzeci, gdzie czasu. Pamiętam, że on tam na plaży gdzieś lądował, potem pamiętam, że ta siostra tam w jakimś domu go na placu jakiegoś domu rozmawiali. To już było w czasach naszych, teraźniejszych. Jak przez mgłę. Dracula 2000 miał fajną genezę wampirów. Pamiętam Dracula 2000, w sensie pamiętam, że był taki, ale nie pamiętam absolutnie filmu. Dracula Kain, no to jest tak, to jest wygodne. Judasz, aha, Judasz, czyli w tym względzie inne niż to do czego to przybyliśmy. Ci goście są problematyczni tylko przez wzgląd na swoją szarżę. Dobra, się to... Legacy of Kain, tak jest. Weźmiemy tą roślinkę. Tamten koleś nas nadwyrężył trochę. Jest kilka takich sekcji w tej grze, gdzie gra by chciała, żeby Leon wydał Ashley polecenie, żeby ta coś robiła, a Leon w tym czasie jej bronił. Czyli takie podnoszenie sobie poziomu trudności. Potrzeba jej jednocześnie pilnować. Ja natomiast, nawet jak grałem ostatnim razem, to najpierw ich wszystkich wystrzelałem, to trwa może odrobinę dłużej, ale potem przynajmniej jest spokój, kiedy się zabierasz za to właściwe zadanie. A ktoś tu jeszcze przyjdzie, czy będziemy kręcić? Kogoś słyszę. Ktoś czeka na Lucyfera sezon 5. Ja widziałem pierwszy sezon i to nie był najgorszy serial. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Pozytywnie mnie zaskoczył. Bo spodziewałem się bardziej komiksowego, w cudzysłowie, coś jak Bogowie w Ameryce, taki byłby serial teraz, nie? Też na podstawie komiksów. A dostałem takiego typowego policyjnego procedurala, nie? Że co tydzień rozwiązują jakąś inną zagadkę. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Ashley, kręć. I to właśnie mnie kupiło. No tak mówię, no to było odświeżające. To było CSI Lucifer Gdynia, tak. Dokładnie to było. I w tym względzie to było fajne. Tutaj spokój, przecież nikt ci nie zrobi. Ashley, weź z łaski swojej kręć tutaj. Często do starej formuły, a la X-Files, za mną chodzi przez cały czas, no bo one, X-Filesy są na Amazonie chyba, nie? Kurczę, chodzi za mną przez cały czas, żeby się za X-Filesy wziąć, ale to też jest takie, to jest wyzwanie na tygodnie. Jeżeli nie na miesiące. To się jeszcze nie otworzyło, czy ja to mam teraz ręcznie otworzyć? Okej, ręcznie.
No właśnie, ja już nie mogę wracać do starych seriali, jak każdy odcinek jest osobna historia. No to jest takie serialowanie w starym stylu, nie? To HBO to, powiedzmy, mam wrażenie, zmieniło, już nie ma powrotu. Okej, dobra, tutaj ten tutaj przyjdzie ten Franek. Nie potrzebujemy tej waszej amunicji. X-Filesy też miały spin-offy, nie? O tych trzech gościach, tych informatorach, ale też z Larsem Henriksenem był taki serial, Medium się chyba nazywał. Nie pamiętam, czy to był spin-off, czy działo w tym samym świecie. Millennium, okej. Nawet kiedyś był crossover, czyli Millennium było w tym samym świecie co X-Files, tak? Potwierdzone info. Jest, okej. No ale co jest tutaj? Nie pamiętam, co jest tutaj. Tu jest przycisk. Przycisk brzmi zachęcająco. A, bo tutaj chyba oni nas powinni gonić po tych korytarzach, bo powinniśmy zamykać kolejne grodzie, żeby przed nimi uciec, no ale wyszło jak wyszło, no. Mieliśmy uciekać, a jest jak jest. Saint Ashley, tak. The Lone Gunman, okej. Okay. Tak, jego dość szybko anulowali. Nie pamiętam, nie przypomniałem sobie, żeby chociaż jeden odcinek widział. Wiedziałem o jego istnieniu, ale nic ponadto. Czy my coś na handel mamy? Chyba nie. Ale tu jest maszyna do pisania. Millennium to ten serial, co miał odcinek, jak trzy demony siedzą w knajpie i opowiadają, jak spotkali głównego bohatera. No, fajny pomysł. What you buy? Thank you. No, kupiec jest fajny. No dobra, daj. Czy można do dwóch zielonych dodać czerwoną? Nie, myśmy już zjedli tą z podwójnym zielonym. Kośniki sobie jednak zachowuję, tak na wszelki wypadek. Jeszcze nas czeka nas kilku bossów. Aha, no żółtej to akurat nie potrzebuję. A możemy ją sobie dorzucić do tego combo. Wait. Let's give it a try. Pierwszym razem. Millennium sezon drugi, odcinek 21. 21 odcinków na sezon. Rany boskie. Kiedyś seriale były tańsze. Tartak, mam X-Files na płytach gdzieś. Mogę podesłać. Nie mam serca brać od ciebie X-Filesów. Są na tym. Są na Amazonie. Jak zniknął kiedyś z Amazona, a nie zdążę obejrzeć, to wtedy pogadamy. Ale tutaj pierwszy raz spadłem, bo myślałem, że będę strzelał do przodu, tamtą stronę, którą Ashley jedzie. A tutaj się strzela do gości, którzy z tyłu przychodzą. Stargate miał chyba 26 na sezon. Ja cię pierwszy. Pozwala mi wskakiwać tutaj, bo wtedy mogę łuk z nich zabrać, bo tak to spadnie tam gdzieś daleko na ziemi. No, tego to ja akurat nie chciałem.
No, uciekają, w drugą stronę biegną. Duchowny coś kręci jeszcze, czy emeryturka. No, z duchownym był przecież ten, z Hankiem Moodym, Californication. A oprócz tego był ten, Zodiak, który był całkiem przyzwoity. Ten Zodiak to był kilka lat temu, nie wiem, czy coś jeszcze robił. A, Aquarius, tak, masz rację. Duchowny leczy się aktualnie, a co mu jest nie tak? Leczy się z używek, czy zdrowotnie? Teraz ten nowy z Tudykiem serial podobno fajny. Nie widziałem, ale Tudyk jest super aktor. Problem z seksem i alkoholem. To nie problem. Ha! Ale nie wiem, pierwsze słyszę. Broń jest lekko oszukaną, nie ma reloadów, ma nieograniczoną liczbę amunicji. Tak, po to o nią, dlatego właśnie o nią zabiegałem. Nie ma problemu z seksem i alkoholem, znaczy się ja nie mam. No więc właśnie. No nie no. Okej, rozumiem. Gość miał problem. Najważniejsze, że szuka pomocy i coś robi w tym kierunku. Co my tu mamy do zmieszania? To możemy discardnąć. Jest nam niepotrzebne, a tu możemy sobie zrobić koktajl. Discard? Jest. Brakuje mi bezkompromisowych produkcji. A jak definiujesz tą bezkompromisowość? Ja mam wrażenie, że 20 lat temu były na przykład odważniejsze seriale i nie mierzę odwagi przez ilość pokazanych feudów w grze o tron albo Rzymie na HBO. Były odważniejsze tematy, jakie poruszały. Właśnie takie mam wrażenie, że już mieliśmy te dobre czasy, jeżeli chodzi o wolność w zakresie poruszanych tematów. Teraz to mnie zdenerwowaliście. Chyba skorzystamy z jednej ampułki. Czy my tu możemy wjechać aż nie? Czy możesz trochę gaz do dechy dać? Biegnie prosto na nas. O nie. Nie wiem jak wygląda fizyka tego wypadku, gdyby musiała wypełniać Ashley ten formularz ubezpieczeniowy, jak ten wypadek wyglądał, to ja bym tego nie potrafił nakreślić. To było dość skomplikowane, nie wiem co tutaj zaszło. Teraz trzeba uważać, żeby nikogo nie urazić. Nie ma nic złego w tym, żeby uważać na to, żeby kogoś nie urażać, ale nie można popadać ze skrajności w skrajność, na przykład odpuszczanie sobie niektórych tematów w obawie przed tym, że może to kogoś zdenerwować, jest już odrobinę gorszym pomysłem w mojej ocenie. Dobra, widzę,
też jakieś nowe skarby doszły. Okej, czyli, czyli czerwone. Green, green, red. Okej. Tak, to wchodzi w kota. Tu jeszcze chyba brakuje green, red, blue pewno. Tak, jeszcze jednego. Dziś jak robisz Seraphim, to musisz odhaczać listę przedstawicieli rasowych, seksualnych, którzy, no, znaczy, nie no, powstają różne filmy, powstają różne seriale i niektórzy albo robią to pod publikę i albo starają się być odważni, znaczy, albo starają się być bezpieczni, albo faktycznie wierzą w to, co robią, ale są też ludzie, którzy robią filmy po swojemu, no. Nikt nie mówi Tarantino, jak ma robić filmy, no. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Sadler. Ashley. Włada Lucynem, tym Leonem. Tarantino jeszcze jeden film i kończy? Nie wierzę w to. Chyba, że naprawdę mu się znudziło robienie filmów, jest nimi zmęczony, już tego nie chce robić. Cześć Piotr. Poza tym Tarantino może na przykład zrobić ten swój ostatni film, a potem mówi, a teraz idę do telewizji i będę seriale robił. Bo mówię, nie tyle jest ostatni film, ale nie serial. A tak, uważasz sobie Wiedźmina w klimatach tego Robin Hooda z lat 90. Uważam sobie, że byłby zdecydowanie tańszy i jedyne potwory jakie by były to ludzie w gumowych maskach. Ale wystarczyłoby mi, żeby Klanat zrobił nową ścieżkę dźwiękową do tego Wiedźmina i byłbym zadowolony. Oto ten koleś, co mu flasza trzeba dać. Tak, ten sam. Idziemy jak burza teraz. Tu, czy to już jest... O, widzicie to miejsce? To miejsce oddziela mężczyzn od chłopców. Tu zginiemy wielokrotnie. Tu raczej nie zginiemy. Co tu jeszcze jest? Tu też możemy zginąć, ale postaramy się nie. To jest też bardzo wkurzające miejsce. Szczęście z tą naszą bronią powinno być nieźle. Ale tu, o, to jest to miejsce, które zdefiniuje czas trwania streama. Robin a Hooded Man, tak. Czasem sobie odpalę ten soundtrack. Pamiętam, moi rodzice to mieli na kasecie i katowali to. Bardzo lubili Klanat. Cześć, Rejmanowski. I oni znowu nam porwali Ashley. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. Musimy się sprężać, bo za godzinę Liverpool z Realem nie uznaje takich. Albo piłeczka, albo rezydent. Rejmanowski dawno temu się zaczęło, ja dopiero kończę pracę. Zaczęło się godzinę i 41 minut temu. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Rezerwowe, palp, bękarty dobre. Ja lubię Jackie Brown, na przykład lubię. Jackie Brown to jest dla mnie najlepszy kryminał Tarantino. W sensie najbardziej skomplikowana i wiem, że skomplikowana to nie jest atut sam w sobie, ale skomplikowana i kompetentna historia, w sensie scenariusz. Pulp Fiction też jest fajne przez wzgląd na to,
jak gra, jak film łączy różne linie czasu i splata różne wydarzenia w czasie. To też jest wyzwanie, ale uważam, że Jackie Brown ma najbardziej kompetentny kryminalny scenariusz. Kryminalny w sensie jak film kryminalny, jak kryminał. Niby chyba nic nie ma poza jakimś przełącznikiem albo coś, ale zajrzymy tutaj, tak na wszelki. Latino nie nakręcił złego filmu. Killa Billa jest okej, reszta jest świetna. Hateful Eight chyba mi się najmniej podobał z jego filmów, co nie znaczy, że był złym filmem, nie? Dead Proof to moim zdaniem, no, Dead Proof jest genialny. Dead Proof to jest to z... no... jak się nazywa ten przecudowny aktor? No, kurczę, teraz mi umknęło. Przypomnijcie mi, jak się nazywa aktor z Dead Proof. Kurt Russell, dokładnie. Kurt Russell jest genialny w tym, Stuntman. Przecież ten film jest super, no. On się dzieje, oprócz tego, że tam jadą do tej knajpy, to wszystko, co się dzieje w tej knajpie, jak on przy tym barze siedzi, jak rozmawiają z nim, ten lap dance. No i zagadaliście mnie. Gra aktorska kobiet zła? Nie, bardzo dobra. Wszystkie laski są super. Fabuła jest dobra, bo jest prosta. Nie wiem, czemu część oglądających myli skomplikowaną fabułę z dobrą. Prosta fabuła potrafi być genialna. Jaka była fabuła w ostatnim Mad Maxie? Uciekają z domu na pustynię, okazuje się, że na pustyni niczego nie ma, to z pustyni wracają do domu. 2,5-godzinny film o jechaniu tam i z powrotem. Dobra. Ciach Bajera. Przestajemy dyskutować, bo ja tego QT nie zrobię, jak będziemy gadać o poziomie skomplikowania scenariuszy. Od Zmierzchu do Świtu to Robert Rodriguez i na przykład ta druga część tego Grindhouse'a mi się mniej podobała. Tam był Dead Proof i coś jeszcze. O zombiakach był tam ten drugi. Mi się zdecydowanie mniej podobał. Planet Terror, właśnie. Been a long time, comrade. Krauser. Ty żyjesz. 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John Quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Planet Terror było w konwencji. Tylko po prostu mi ta konwencja nie odpowiadała. Sample settler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Co to jest i dlaczego walczysz? To jest stary kumpel Leona. Pracowali kiedyś razem, ale on został najemnikiem. I to on porwał Ashley. You got her involved just for that? Trochę go ciachnął. Nie ma takiego bicia. No i tu by było po Leonie.
gdyby nie jego szerokie plecy. Przyszedłem zobaczyć, czy tu nie ma jakichś zbiórek na głupie rzeczy. No i co? I... znowu mnie za... No, musiałem przeczytać komentarz Kubara i znowu QTE przegrałem. Czy to będzie od początku? Nie, przynajmniej od tego miejsca. Dzięki, Kuba. Przyszedłeś załatwić, witam. Nie patrzę na czat. Jak na złość mnie spędzi prawe oko teraz. Dam radę. Enough talk. Die, comrade. Nie, szerokie plecy uratowały Leona. Ada. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have. Kups, ta gra jest super prosta, bo Tartak ma infinite ammo, ale jak weszło jedno QTE i totalnie bezradny. Zagadaliście mnie. You may be able to prolong your life. But it's not like you can escape your inevitable death. I pieniążki nie są zbierane w tym aktualnie, Kubar, ale wiesz. Resident Evil 5 to nie jest ostatni Resident. More or less. Maybe it's about time you told me. Więc się tam szykuj z Lord, nie? Maybe some other time. Bo w piątek to ty prowadzisz. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my. Nie pamiętam, czy na tego bossa jest baton obiecany? Nie, jeszcze jest uczy. Guess I'm supposed to thank you, right? Jeszcze Summer. No nie. Okej, okay, dobra. To na tego bossa nie ma batona, bo nie pokonaliśmy go. A które rezydenty są na trzech? Pewno co najmniej kilka części. No. Liczę i. No, chyba dwa. Poka baton. Baton są takie małe, żebym nie dostał ten. Żebym cukrzycy nie dostał, bo tych bossów tutaj kilku jest. Ale po każdym jest baton. Tartaka, powiedziałeś panu Kubarowi, że to całą grę będziecie przechodzić w koopie. Próbuję mu to dawkować, na przykład informację taką, że mam ochotę zagrać też w DLC, które było do piątki, którego nigdy nie grałem. Tam są dwa dodatkowe epizody, na przykład o tym mu nie mówiłem, nie? Bo wolę mu dawkować te informacje. No i co ja mam tutaj zrobić? Okej. O, motyw z filmu, tak. Właśnie nie pamiętam, w którym roku wyszedł film i czy to oni zgapili z filmu, czy film zgapił stąd. Czy ktoś mi uwierzy, jak powiem, że jak to grałem, to za pierwszym razem mi się to udało przejść? Chyba nikt, co? O nie, tego nie dam rady. Tego nie dam rady. Otwieraj. Ale kocur, widać, że ruchy ćwiczone w domu. Jesteś jak Katrina Zeta-Jones w ściganym. To nie było w ściganym akurat, to było w tym filmie z Seanem Connerym.
To jest fajna, fajna animacja. Można sobie usiąść na tronie. Jesteś Michaelem Jacksonem gamingu. Okej. Okay. Może być. I tu jest chyba znajdźka. Yep. Właśnie, Kubar, ten... Ucz się znajdziek na piątek. Afera kogoś tam. Chyba nie afera. Afera sama Crow chyba to było z Piersem Brosnanem. To było co innego chyba. Czy my tu coś mamy? Mamy. Jak tam nasz plecak? Okej, to jest do zniszczenia. Tu jest za moment najtrudniejszy element całego dzisiejszego streamu. Osaczenie. A jaki był oryginalny tytuł? Ty myślisz, że ja jestem zamknięty z tobą w Resident Evil 5, to ty jesteś zamknięty ze mną. Kolejne QTE? Nie QTE Quest, tylko ścieżka. Znaczy, strzelanie do ruchomych celi, znaczy nawet nie ruchomych, strzelanie do małych celi w stresującej sytuacji i zapamiętywanie ścieżki na pamięć. To nie jest komfortowa. O, entrapment. To nie jest komfortowa sytuacja. Jep. Pamiętam, że przechodziłem to kilka razy, a do tego ten boss się potrafi wieszać. I niestety nie ma checkpointów na nim. I jak się zawiesi już na przykład na samym końcu gry, to trzeba całą walkę robić od początku, czyli wszystkie labirynty, wszystkie celowania i tak dalej. Nienawidzę tego bossa, szczerze. I zdążyłem zapomnieć już ścieżkę, więc to może być ten moment. Sounds like fun, no. I nie da się go tutaj zabić chyba, chociaż możemy raz spróbować, może uda się go wyłączyć w cudzysłowie z tej walki na moment, to poszłoby łatwiej. I nie trzeba będzie kogoś zrzucić dźwigiem, nie, to nie ten boss, Haga. Okej, można go przepędzić tą bronią. To dobrze wróży. To dobrze wróży, jak można go przepędzić. Dobra, nie mogę patrzeć na czata. To będzie ten boss, którego muszę pokonać bez interakcji z czatem. Dobra, jedno poszło. Piszmy ważne rzeczy. Tak, teraz możecie pisać ważne rzeczy. Okej, okay, tutaj jest trik. Nie trzeba wychodzić. Można go stąd sieknąć. Tego trzeba chyba minąć. Tu iść w lewo. Jest, tak. Zaskakująco dużo pamiętam. Pamiętam, czy lewo, czy prawo. Lewo, okej.
mnie nie masz. I tu jest najgorszy labirynt. Tu jest najwięcej biegania. Tutaj ten boss się pojawia od razu, jak tylko się ciśnie ten przycisk. On teraz będzie nas stalkował w tym korytarzu. Nie pamiętam, czy w lewo, czy w prawo. Chyba w lewo. Aż dziwne, że jeszcze nam nie przywalił w japę. Skupienie. Za pierwszym razem. Tartak, mam dla ciebie nową kartę graficzną. Tom, ja mogę przegrać teraz. Nie ma sprawy. Za pierwszym razem. Najbardziej się bałem tego miejsca. Magnum tak, roślinka tak. Ale to nie jest koniec tego bossa. On tu jeszcze wraca. Mamy za dużo amunicji do Magnum. No to się jeszcze nie wydarzyło. GG, tak jest. Tartak na Amazonie jest żenie śmierci z Bronsonem na Blu-rayu i w Steelbooku za 11,99. Warto to. Gdyby była cała kolekcja, to na pewno warto, ale nawet samo jedno warto. Pierwsze w sensie życzenie śmierci. No nie jest koniec tego bossa, bo on, proszę Państwa, tutaj jeszcze wraca. On stwierdził, że potrzebuje do grypki. Tu jest taka mechanika, że się zamyka go w pomieszczeniach i przez chwilę się do niego przez kratę wali, żeby zyskać nad nim przewagę, ale my spróbujemy tak. No i to była dość skuteczna metoda. Się metoda ćwierć magazynka Tomigana. Normalnie się go prowadzi tymi tunelami i zamyka się za nim bramkę. Można chwilę do niego strzelać, zanim on się zorientuje, że może tą bramkę zniszczyć. Tak tylko opowiadam, gdybyście kiedyś próbowali go przejść bez tych wszystkich ułatwiaczy. Roślinka powinna być. No właśnie, zmieszamy sobie jedną. Lubię filmy z czasem Bronsonem, nie będę kłamał, lubię je oglądać. Charles Bronson jest bezkompromisowy. Nie spróbuję, ale dzięki. No na wypadek, gdybyś chciała, to wiedz, że jest taka opcja. Nie wiem, czy wiesz, ale było 5 części. Polak, rodak, no. A do tego wybitny aktor. Tutaj można wrócić, tam na drugą stronę i z tego co pamiętam, tam coś na nas czeka. Tylko nie pamiętam, czy jakaś znajdźka, czy po prostu jakiś leczący przedmiot. Wracamy dokładnie w to miejsce, w którym zaczęła się walka z bossem. Roślinka tylko. Miałem nadzieję, że coś słodszego. Chyba, że na mapie coś widać. Nie. Ta morda Bronsona. I teraz wkraczamy już w ten finalny etap gry, kiedy nie wiedzieć czemu, bo gra jest dość długa i chyba nikt nie miałby pretensji o to, że ktoś próbował, że jest zbyt krótka. Nawet na standardy sprzed 20 lat, gdzie ktoś oczekiwał gier 20-godzinnych przynajmniej. Natomiast zaczyna się teraz jedno wielkie wydłużanie rozgrywki przez zarzucanie nas tonami przeciwników w bardzo niekomfortowych sytuacjach.
Do tego stopnia, że gra momentami zamienia się normalnie w Dudi. Bierzemy po nich skarby, bo to dobre skarby. I tu jest płot, przez który nie można przejść, ale tu jest bardzo sprytnie ukryte przejście. Tutaj w tym namiocie. Skarby tego. W tym albo w innym namiocie. Gdzieś tu jest w namiocie. Jest. Skarby? Tak, proszę. O, tu jest drugie niebieskie oko dla tego kota. Ostatnio z Bronsonem oglądałem Parszywą dwunastkę. Ja też sobie w zeszłym miesiącu chyba przypominałem Parszywą dwunastkę. Też z przyjemnością obejrzałem. To jest jeden z tych amerykańskich filmów wojennych kręconych cały w Wielkiej Brytanii. Czy mi się zdaje, czy Leon podniósł nóż po Krauserze? On chyba z jego noża korzysta. Albo potem jak się z nim drugi raz walczy, to może wtedy on go sobie zachowuje. Zrobiliśmy sobie chyba? Zrobiliśmy chyba, nie? Dobra, idziemy w górę. Lee Marvin, tak, Lee Marvin też jest świetny. Ostatnio widziałem, pewno pamiętacie z ery wypożyczalni kaset film Delta Force. Nie, dawno nie widziałem tego filmu, pewno od czasu właśnie w wypożyczalni kaset, ale ktoś mi przypomniał ostatnio, gdzieś mi mignął plakat z tej gry i kurczę, tam Lee Marvin też grał. Na plakacie jest Chuck Norris i Lee Marvin. Ua, zjadłem całego kepsa i muszę teraz odpocząć po jedzeniu. No to zapraszam na odpoczywanie połączone z oglądaniem. Widziałeś już nowy zwiastun Szybkich i Wściekłych? Jeszcze nie widziałem, mam wrażenie, że już widziałem wszystkie zwiastuny. W sensie musieli już udostępnić tyle materiału, że w zasadzie już nic nie zostało z tych Szybkich i Wściekłych do oglądania. Delta Force Mega, no to w Delta Force Chuck Norris jeździł na motorze, który miał wyrzutnię rakiet pod kierownicą. Czy to było w innych częściach, w kolejnych, bo któreś chyba Martin Sheen grał, nie? Martin Sheen? Ten młodszy. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north. Vin Diesel leci w kosmos, zmienia imię na Riddick. Wiedziałem, że to jest jedno to samo uniwersum. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Nie ośmieszaj się. To jest zamek czasowy chyba. Jest. No chodź tu. Teraz nos mnie spędzi. Będzie miał do nas pretensje na pewnym etapie, że używamy karabinu zamiast walczyć z nim na noże. Ale my lubimy wygrywać, więc będziemy używać konsekwentnie karabinu. Tak, magnum, amunicję bierzemy. Dużo apteczek. Dobrze, że je zebraliśmy. Szkoda, że pierwszy Rambo nie skończył tak jak chciał Stallone z samobójstwem. No, na pewno miałby lepszy wydźwięk film.
W sensie to byłoby mocniejsze, mocniejsze zakończenie. Ale no, rozumiem skąd ta decyzja. Studia nie lubią odcinać się od ewentualnych sequeli. First Aid Spray się nam przyda. To jest dość długa walka. Będzie sekcja nawet w czasie walki będzie sekcja puzzlowa. Roślinki zbieramy, bo mamy firepower, ale on lubi robić uniki i ciachać nożem mimo wszystko. W książce Rambo ginie na końcu. Spoiler. Polecam książkę, bo dla mnie Rambo był złym w tej, tej opowieści. W pewnej chwili nawet kibicowałem policji. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world. Złym chorym? No to jest ciężki temat, no bo podejrzewam, że książka, samo jak i film, no dotyczy problemów weteranów, którzy wracają do domu po wojnie z Wietnamem i nie potrafią się odnaleźć w rzeczywistości. Dobra, plecak mamy oficjalnie pełen. Teraz tutaj można całą walkę spędzić w tym miejscu i tylko czekać, aż on będzie przychodził. Czy on nas trafił właśnie? I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Koleś, który siedzi na górze z granatami, ma do nas pretensje, że używamy broni. Dobra, chodź tutaj do nas. W Wietnamie drabina Jakubowa. Nie pamiętam drabiny Jakubowej, ale pamiętam Pluton. Pamiętam też czas apokalipsy. Pamiętam, że byłem kilka lat temu na tej wersji Redux w kinie. I kurczę, dupa bolała. To jest poświęcenie obejrzeć go cały. Pluton każdy pamięta. Dobry film. Każdy boomer w sensie. No więc właśnie, podejrzewam, że gimby mogą nie znać Plutonu. W tym wieku to prostata by mi nie pozwoliła wysiedzieć czasu apokalipsy. No ale ja byłem, ja wiem. Teraz to już 10-12 lat temu na tym w kinie. No zaraz jak weszła ta wersja. Drabina Jakubowa, no więc właśnie, mi się Drabina Jakubowa tam Tim Robbins chyba gra. Mi się ta Drabina Jakubowa kojarzy tylko z Timem Robbinsem przypiętym do łóżka. Do wózka. W sensie do takich noszy na kółkach. Tu on nas wyskoczy znowu, bo to są drzwi, przez które trzeba przejść. Tu on jest, tak jest. My cię znamy, prawda? Ja się mogę trafić chociaż raz. Obejrzyj ponownie. W Silent Hill potem do tego nawiązali, tak? Pluton był Oliviera Stone'a, był. Tutaj są roboty.
kazer taki honorowy, a zabrał roboty na walkę nożem. One są dość upierdliwe, bo się zakopują w piasku i wybuchają. A flash też działa na tego kolesia, czy robi unik? Nie sprawdzałem się. Nie sprawdzałem, jak on reaguje na flasze. Chyba jak z nim walczyłem ostatni raz, to po prostu nie miałem flaszy, żeby z nich skorzystać. I to sprawdzić. No chyba, że jest szybszy niż światło, tak. Taka opcja też wchodzi w grę. Past, I suppose. Umbrella. Przestań do mnie strzelać. Dobra, tu już się zbliżamy do końca. Nie, ten żółty R to jest akurat nam niepotrzebny. Mamy jeden granat za dużo, może się uda go wykorzystać w którejś walce, żeby się zluzowało trochę. I tu się z nim walczy na szczycie wieży, ale sama walka to jedno. Bo tam są rzeczy, które można zebrać, ale my ich w tym momencie nie potrzebujemy. Walkę triggeruje podniesienie tego klucza. W sensie płaskorzeźby, którą się wykorzystuje do otworzenia wyjścia z tej lokacji. A ja obejrzał teraz ten Mortal Kombat z 1995 roku. No, chyba trzeba będzie powtórzyć przed końcem miesiąca, przed premierą nowej wersji. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Ciało. Tak jest. Krausera trzeba pokonać w ograniczonym czasie, bo nie wystarczy go pokonać, trzeba jeszcze uciec z tej lokacji. A czas jest wspólny, na zabijanie go i na uciekanie. No w tym wypadku powinno się nam udać, bo mamy dość niezłą broń. Dość niezłą. Więc nie powinno być problemu. Nagrodę proszę. Czy to są Magnum? Tak. Magnum się napisał. Normalnie mu się strzela w nogi. Najlepiej właśnie z tego pistoletu automatycznego, no nie tego, tylko tego, który jest normalnie dostępny. I potem jak się odsłoni, to wtedy albo shotgun, albo właśnie magnum. Wszystko zależy od tego, jak nam idzie, ile mamy czasu. Tak, ja też bardzo dobrze wspominam ścieżkę dźwiękową z Mortal Kombat. Pamiętam, że była katowana wtedy. To był chyba pierwszy duży hollywoodzki film Paula W.S. Andersona. Potem zamiast zrobić drugą część, którą mu oferowali, to zrobił Event Horizon. Piszesz do osoby, która słuchała soundtracku na kasecie przez wiele miesięcy. No. Jak się nazywa ta kapela? Kurczę, tam mam swój jeden. Mortal Kombat to nawet Inspired By był dobry. Mam na kasecie, to wiem. Kurczę. Zapomniałem nazwę jednej kapeli, która tam była na tym. Przypomnę sobie potem. Ale tam były same fajne kawałki. Tak z ciekawości. Ciekaw, czy ten stream Kupsa przez cały czas leci, ten 20-godzinny. Orbital, wiadomo, Orbital, Halcyon, on, no to jest, powiedzmy, taki kawałek. Ale jeszcze jeden pan bardzo Utah Saints też było super, tak, ale to wciąż nie jest to. Kurczę, strzelajcie dalej.
leci 26 godzin już, okej, okay, ekstra. To jest podejrzenie, że on może nie wylądować nigdy na YouTubie, ten wczorajszy stream. Psycho Sonic? Nie. To nie to. Proszę dalej. Fear Factory? Nie. Nie. Control jest fajne, Juno Reactor i tam w tle śpiewa na tej ścieżce. Nie pamiętam, czy to jest wersja instrumentalna, czy w normalnej wersji śpiewa Tracy Lords. Sister, Machine Gun? Nie. Też nie. Dalej proszę. O, i tu jest typowy Typhoon Negative, jest też super, ale to też nie jest to. Zero Signal? Nie. Nie. Zaraz łatwiej będzie cały soundtrack. O, Gravity Kills, to też jest super. Jak ta kapela się nazywała? Kurwa. Chyba Wikipedia wam się kończy. To niech ktoś wklei cały po prostu, to będziemy od razu wiedzieć, co tam było. KMFDM też jest super, tak. Ja długo słuchałem potem KMFDM, nawet sobie w zeszłym roku przyciągnąłem. Tracy Lords jest właśnie w... Tracy Lords podkłada wokale w Control. A może mi się pomyliło i tego nie ma na tej ścieżce? Ale chyba miałem na myśli Gravity Kills. Goodbye. Ale muszę to nie psuć zabawy. Dobra, muszę się teraz skupić, bo to jest ten moment, w którym rzucają nas wszystkich przeciwników. Na szczęście mamy wsparcie ogniowe pod postacią śmigłowca, który tutaj lata i ich ostrzeliwuje. Jeżeli można w tym zasadzie przejść większość tego etapu nie robiąc nic, w sensie chowając się za przeszkodami i czekając, aż śmigłowiec wszystko rozwali. Prawdę powiedziawszy, to nie wiem, czy tutaj trzeba. Tu po prostu nie można przebiec do końca i to spiegeruje końca walki. W sensie całej tej sekcji. Na pewno jest duża sekcja tutaj w tej wieży, na którą teraz wchodzimy, gdzie nas też zamkną na dłuższą chwilę. Bardzo upierdliwe miejsce. Get out of the way. Okej, czyli to. Okej. Okay. Teraz wysadzają i otworzyły się drzwi, którymi można wejść do tej wieży do środka. To tutaj można normalnie przejść. O, tutaj jesteśmy w środku. Teraz będzie upierdliwy fragment. Sub-Zero, Chinese Ninja Warrior czy Scorpion? Ok. Lost Soul, Bent on Revenge. Ok. Tutaj przez te drzwi chcemy przejść. A, tu już od razu można przejść. To fajnie, luz. Skąd ten gość do nas strzela? Chyba z przeciwległej... Ile ja się tutaj namęczyłem, ile ja się chowałem za różnymi przeszkodami i wystawiałem tylko nosek, żeby ich trafić. Teraz jest easy.
Jak tylko się wejdzie, to się triggeruje kolejna stępa. Więc możemy ich wymanewrować. Przejść po prostu przez tą bramę. Teraz idziesz jak przez dworze. Trochę tak. W sensie jest zdecydowanie łatwiej niż jak wtedy, gdy grałem z blokiem. Ale szczerze to jestem ciekaw, jak tutaj trzeba ich zniszczyć. Bo... No, okej, widzicie, załapałem się na ogień. Przez moment zrobiło się niebezpiecznie, bo ja mogę ich pokonać, to nie jest wyzwanie, tylko te gatlingi mi bardzo, bardzo burzą. Jak się odpowiednio długo schowa i nic nie robi, to ten śmigłowiec zniszczy te gatlingi. Ale chyba nie o to nam chodzi, nie chcemy to... O właśnie. Nie wysadza. Tutaj będzie grubas z gatlingiem. Bo będziemy tutaj tak szybko, że on tu nie zdąży przyjść. Brak roślinek nie obróciły matki. Faktycznie jesteśmy pod ostrym ostrzałem. Tu się chyba wchodzi na tą drugą wieżę. Aha, tam już siedzi koleś, który mi sprzeda bułę, jak tylko wejdę. A bo tu jest kolej z rakietnicą, no tak. To wiele tłumaczy. Strzałem dynamitem i ze śmigłowca jeszcze. Teraz otworzymy drzwi. I... To jest Magnum? Magnum zawsze bierzemy. A, tu się nie da na zewnątrz, na tym języczku, to trzeba do środka zeskoczyć. Right. Udało się. Ile ja się męczyłem tutaj. Ze śmigłowca w głowę najgorzej. Ja mam dobre wspomnienia z tym albumem, bo oryginalnego Osta nie było. No, ja mam wrażenie, że często, znaczy w latach 90., kiedy kupowałem ścieżki dźwiękowe, to wydawało mi się, że kupuję ścieżkę dźwiękową, a w większości przypadków to było Music From and Inspired By. To były licencjonowane kawałki, które leciały w czasie filmu, a wiele z tych filmów miało faktyczne ścieżki dźwiękowe, wydawane osobno, ale bardzo małymi nakładami, no i one nie lądowały na półkach w Empikach, bo wszyscy przychodzili kupować ten kawałek, który na przykład, nie wiem, Madonna nagrała do tego utworu, plus jakieś inne popowe kawałki, które temu tytułowi towarzyszyły. Natomiast wiele filmów, jeżeli nie większość, ma po prostu dwie wersje soundtracka. Jeden to jest z faktyczną muzyką skomponowaną przez jakiegoś kompozytora, która towarzyszy większości scen. A drugi to pewnie ten lepiej sprzedający się, to tam, gdzie są popowe kawałki, które się pojawiały w kilku miejscach. Dwie godziny 27. No nieźle. Dobra. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah. Hey, I know a good bar. No, to mój najlepszy przyjaciel. Nie pamiętam, jak ma na imię. Mike, właśnie Mike. Jak mi smutno. Fajne ujęcie, powinni je jeszcze bardziej trzymać, tak, żeby był cały ten cliff, Leon u góry i ten śmigłowiec spadający. To byłoby takie w stylu Snydera.
Nie pamiętam ścieżki z Królowej Potępionych, ale pamiętam ścieżkę z Blade'a pierwszego i drugiego. Ten pilot jakiś konkretny kolos tego całego lore Residenta? Nie. To był Mike. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bother. Z Matrixa też był fajny soundtrack. Też go katowałem. Tam nawet się ten Rage Against the Machine załapał, nie? Zapomniałem zjeść baton w nagrodę za tego bossa poprzedniego. Kiedyś menadżer Purple Negative wydał płytę Greatest Hits, za którą wokalista wywalił go przez okno z pierwszego piętra. Tak się żyje w tej branży. Zdecydowanie mniej skarbów zaczęliśmy zbierać, co mnie martwi. Chyba już po prostu nie... W sensie nie tego złota, co tu leży, ale tych wyjątkowych, co się je składa potem do kupy. No ale chyba się musimy z tym pogodzić już, że nie nadrobimy tego, ile nam zostało do końca. Tu. Dobra. Nie znajdźki, nic tutaj. Czy byśmy mapy nie kupili ze znajdźkami tutaj? No to jest wyraźne niedopatrzenie. O, bo na przykład tutaj coś jest. Tak zwany peurowy pendant. Leon, you okay? Yeah. No, a Leon jeszcze tego antidotum nie przyjął. Uuu, to jeszcze jest gry, a gry! Czyli dziś nie koniec? No nie, będziemy siedzieć do północy. Trzeba to pyknąć. Przez moment myślałem, że jest piątek dzisiaj. Ale spoiler, to nie jest piątek. Blade'a ja pamiętam, są traki i z jedynki, i dwójki. Mi się podobały. Trójkę też słuchałem, ale chyba najlepiej dwójkę pamiętam, chociaż na jedynce jest mój ulubiony utwór New Order. W sensie nie kapeli New Order, tylko tytuł New Order. Nie pamiętam, kto to grał. Tędy. No więc właśnie, ja też Blade'a drugiego słuchałem. A tu wracają nasi znajomi śmieszki. Na szczęście jesteśmy na nich przygotowani. Myślałem, że 9 godzin to zrobimy, ale spoko. Tutaj jest śmieszek. Dziękuję, panie śmieszek. Ten kawałek z Dance Clubu, gdzie krew z natrysków tryska. Tak, no to jest właśnie New Order. Confusion, coś. Nie pamiętam. Czy tu można wejść? O, ten Roniego Size'a, ten kawałek był super na ścieżce. Muszę teraz, mam ochotę słuchać ścieżki z Blade'a.
Przepraszam, czy tu jakieś skarby jeszcze są? Od tamtego soundtracku Ronnie Size'a uwielbiam. Udało mi się nawet raz go zobaczyć na żywo na Audio Riverze. Byłeś na Audio River? O, wow! Jakieś kastelki nie będzie za moment. Tu jest też jeden upierdliwy moment, bo jest dużo strzelania, ale że tak powiem, ten karabin nam to ułatwia. To znacie ścieżkę z Transformers The Movie z lat 80. Przyznam się, że nie. Film oglądałem. Jay chyba, nie, ty, Jay ostatnio zamawiałeś Transformers The Movie, czy to był serial na płytach? Aha, to musimy otworzyć, bo jak już tutaj dojdziemy. Wtedy Audio River był na plaży w Płocku, ile kosztował 30 zeta na 2 dni. No, ja pamiętam nie pierwszy opener Heinekena, bo pierwszy był w Warszawie, ale pamiętam pierwszy, który się odbył w Gdyni. Leo i Baszłaka byli między innymi i też był w klubie na kilkaset osób co najwyżej. A w kolejnym roku to już był wielki ten. A w kolejnym roku to już był wielki festiwal. No i to jest typowa przeszkadzajka. Wcisnęliśmy ten przycisk, ale z dupy wyskoczył gość, który nam go wyłączył, żebyśmy jeszcze raz wszystkich zabili i jeszcze raz wcisnęli te przyciski. Chodziłeś na forty w Gdańsku na imprezy techno. Raz byłem na fortach. Tam był jakiś klub. Nie pamiętam, jak on się nazywał ten klub. Raz tam byłem na tym. Raz tam byłem na jakiejś imprezie i bardzo źle ją wspominam, bo moją kumpelę okradli tam. Jest ten pokój. To co i gdzie my musimy wcisnąć? Ja przepraszam bardzo. Openery na Sperku były super, zgoda, ale ja mówię jeszcze zanim były na Sperku, to były w Gdyni w klubie, który co prawda też jest na Sperku, ale to był klub, to nie było otwarte powietrze. To tutaj mamy... Po co tu wszyscy, że ja was mógł zabić i potem sobie na spokojnie szukać, gdzie ja mam coś wcisnąć? Ja pamiętam kumpela gotowy na jutro, a co jest jutro? Kumpela zostawiała po prostu torebkę gdzieś tam na siedzeniach, no i jak wróciła, to już sorry, ale kaski nie było, portfel znikł. Więc nie wspominam tego za dobrze. Kto tu się używa tej karty? Chyba tak. To nie ja, Kraft. No ja mam nadzieję, że nie ty. Pamiętam Snoop Dogga i Fatboya Slima na openerze. Tak, to jeszcze było na tym. To jeszcze było na Skwerku. I to było mega, tak.
Pamiętam też White Stripes, tak jak wszyscy wychodzili, nie wiem, czy to nie było tego samego roku. Wszyscy wychodzili w miarę sprawnie, tam 15-20 minut przerwy, a White Stripesą przygotowywali tą scenę chyba przez godzinę i 20 minut. Aha, i teraz dopiero jak tą wajchę przyłączyłem, to mam to, okej, dobra, super. To ten sam rok. No właśnie, to mógł być ten sam rok. Ale prawdą jest, że White Stripes są wtedy tą scenę fajnie przyozdobili, bo tam Snoop Dogg i Fatboy, to oni tam grali powiedzmy tak jak było. Czy Fatboy chyba grał na samym... Nie pamiętam, czy Fatboy grał na samym końcu, czy to jak był Underworld, co to Underworld grał do samego rana, już nie pamiętam. Underworld też był fajny. Jak grali Cowgirl. Nie, Fatboy był wcześniej, okej, czyli to Underworld grał do samego rana. Ej, idziemy tylko na Castle Party do Bolkowa, nie byłem nigdy. Zbliżamy już do końca. Ile nam zostało tego? Okej, niedużo. Już nam chyba tylko Sadler został. No jeszcze musimy znaleźć Ashley i zaaplikować sobie lekarstwo. Aha, showcase nowy, tak? Rezydenta po streamie Kubara w czwartek. No i pięknie. Byłem raz na Lost Parade w Berlinie, tam było grubo. Może igieł i kondomów po imprezie. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Oh, the audacity of youth. Ale to ma moc. On tak powiedział Gdynia, że nie rozumiałem, o co mu chodzi. Gdynia, tak? Na Adę zawsze można liczyć. Leon, now! To też jest charakterystyczny dźwięk rezydentowy. Co oni robili w komorze? Nie wiem. Ej, bo coś mi się nie zgadza. Mam jeszcze dwa batony do zjedzenia, a tu ostatni boss. To jest. Okej, okay, jeden jest za bossa, a drugi jest za ten. A drugi jest za ucieczkę tym. Skuterem wodnym. Najtrudniejszy element gry. Okej, okay, duża ta mapa jeszcze. Okej, tu jesteśmy, dobra. Skuter wodny to pewno QT, trochę tak. Co to jest? Okej. Okay. Welcome. Got a selection of good things on set. What are you selling? Czy my ci coś możemy sprzedać? Nie, już raczej nie. O, to możemy ci sprzedać. I'll buy it. Thank you. I'll
No proszę, już mamy prawie pół miliona. Już mamy pół miliona, no proszę. To było w czymś. Okej, dobra, już widzę, że możemy połączyć kilka rzeczy. Tak. Teraz mamy więcej tych. Pamiętam, że kota mi się udało złożyć jednego, czyli brakuje nam jeszcze czerwonego oka dla tego kota, ale kota mi się jednego udało. A widziałem gdzieś, jak grałem ostatnio też jeszcze jedną statuetkę kota. Zastanawiam się też, do czego te są, bo tych nie mogę nigdzie wsadzić. Kapelany, jakie bym poszedł, już nie istnieją. Ja miałem bilety na Prince'a, ale złamałem nogę, więc nie mogłem pójść. Prince'a już nie zobaczę. Miałem bilety na Ozzy'ego Osborna, ale Ozzy się połamał i nie przyjechał. Wątpię, żebym jeszcze kiedykolwiek go zobaczył, bo Ozzy już chyba ledwo zipie. Cieszę się, że Beastie Boys widziałem, bo już też nikt ich nie zobaczy. Ja nie wiem, czy on jeszcze koncertuje. Ale nie podejrzewam. Jak go widziałem ostatnio gdzieś na jakichś zdjęciach, no to nie bardzo. Nie pamiętam, że ja z nim. On też był na openerze, co? This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Nie marudź. Ja, on też ma tego parasita, okej. Yeah. All right. Here goes nothing. Skakuj aż się do śpiłkowodu. Tak, to technologia jest taka sama jak w Prometeuszu. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. Nie, w Prometeuszu chyba ją rozcinali. W sensie sama się rozcinała, ten robot ją rozcinął. Tutaj to się udało przez skórę załatwić. Cesarka, no właśnie. Dobrze, że nie Dead Space przez oko, no. I don't know about you, but I think it's time we go home. Chodźmy home. Koniec 5-4. Final chapter następny. Szykujcie się teraz. Tak bliska, to trochę z niej uszolot. Nawet z daleka tajemnicą Poliszynela jest, że Ashley ma odstające uszy. Dobra, tędy czy nie tędy? Chyba nie tędy. Zaraz skuter wodny. No, jeszcze trzeba bossa rozwalić, zanim będzie skuter wodny. Skuter wodny to obok tego bossa w klatkach, na którego narzekałem, moja pięta Achillesowa. Ale to jest ostatni save chyba. Przepraszam, czy pan tu ma jakieś jeszcze skarby? No i nie udało się skompletować do końca
tych skarbów, ale jest 500 000. Gdybym grał jeszcze raz, to no proszę, ostatnim razem 76 save'ów, teraz 61, razem z końcowym będzie 62, 10 mniej, jest postęp. Something's not right. Tarta, to co, opracować tu chwilę czasu i obskoczymy MJ, Prince, Queen, koncerty. Jak tylko zacznie działać, to wiesz, call me. Jestem ciekaw, jak ten boss tu się będzie zachowywał, bo można go dźwigiem targać, ale jeżeli zadamy mu dużo obrażeń, to może po prostu Ada od razu nam zrzuci rakietnicę, żeby... Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. A potem speedrun z samym nożem, dobra. You entertain me. Tak, Quest, teraz jest czarodziej. Ta gra ma wszystko. Nie ma sensu, jak on był w stanie mówić, jak miał gapę, taką wielką gałę. Kurwa, ten pan czarodziej spojrzał na to z innej perspektywy. Gdzie on to trzymał? Tak. Nie lubię w grach i filmach, jak nie ma konsekwencji masy. Aha! Nie, dobra, bo już myślałem, że on nas one-hituje. Ale nie, na szczęście nie. Klagnijmy się na niego. Masz okę. Dobra, uleczymy się trochę. Gdzie tu się robi te... Aha, tu się zamknęło akurat. Pokażę wam raz, jak się go dźwigiem wali, żebyście potem zobaczyli, jak ta walka wygląda w innych okolicznościach. Myślisz? Tak, mamy jednego granata za dużo. A nie mam już błyskowych. Puszczaj mnie, draniu. Dobra, przywalimy mu drugi raz dźwigiem. I wtedy Ada nam zrzuci chyba... O, jest Ada. Dobra, gdzie to zrzuciłaś? Gdzie to jest? Tu, w ostatniej chwili. Gdzieś tutaj powinno leżeć. Aha, bo my nie mamy miejsca na Rocket Launcher. Co ja mam z tobą teraz zrobić? Wywalamy, ale ja lubię moje amo. Tyle tego miejsca potrzeba. Jeszcze dwa trzeba wyrzucić. Come on. Granaty? Nie, granaty też lubię. Dobra, dwa możemy do tego, do Magnuma wyrzucić. To już się nam nie przyda nigdy. Możemy paczkę do karabinu wyrzucić. No i teraz musi styknąć.
Ale podejrzewam, że normalnie byśmy go tą bronią i tak moją rozwalili. Dobra, Sander, ja widzę, że do ciebie przyjedzie, się przypadkiem nie skupował z tego. A chyba, że ty do mnie przyjdziesz. No to baj. Celownik nie możesz połączyć z jakąś bronią? Mogę, tylko w tej grze jak się łączy je z bronią, to nie sprawia, że on zajmuje mniej miejsca, tylko masz go dokładnie w samym miejscu, w którym był, tylko jest anotacja, że jest equipped, czyli jest połączony ze strzelbą, z karabinem na przykład. Czyli nie ma takiego oszukiwania, że łączysz z jakąś bronią i wtedy masz wolne miejsce. Sorry, Leon. Hand it over. Teraz motorówka, najtrudniejsza część walki z bossem. Motorówka w sensie skuter wodny. Och, Ada. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Teraz mój Nemezis, skuter. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. She really pushed it. Catch. Better get a move on. See you around. Tak, fajnie, że może szeptać, nie? W tym będąc w śmigłowcu. Very cute. Dobra, gdzie jest moja nagroda za Sadlera? Ile to było? 10 tysięcy? Nieźle. Chyba 100 tysięcy może nawet. 635? No nieźle. Szybciej niż w połowie następnego rana miałbym rakietnicę nieskończoną. On gada i się gapi, a czas ucieka. Muszę sobie przypomnieć, jak się jeździło tym. Pamiętam, że nie można było jechać ostrożnie, bo fala się wtedy dogania. Trzeba cały czas pędzić. No, do tego zapamiętać drogę na pamięć, nie? Jak się sterowało? Hang on, sweetheart. Okej, do przodu się robi. Do przodu się robi szybciej. Okej. Okej. Pierwsze witam. Hang on, sweetheart. Teraz nie mogę czata czytać, sorry. Sorry, nie mogę tak czatał, uciekam z wyspy. Full focus, tak. No i ta fala nas dogania, jak tylko zwolnimy. Teraz trzeba na pełnej... w ostatniej chwili. Za drugim razem. Ja tak możesz grać, bo ponoć serwery Outriders nie robią. No sorry, nie chcę cię martwić, ale właśnie się udało. Za drugim razem. Gra na Kodak. To jest koniec, tyle. No. Za drugim, czyli za streamowym pierwszym. No.
bo jechałem skuterem firmy Max Speed. No to było wiadomo, że się uda za pierwszym, drugim razem. No, somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it. Patrz, się należy. Oni coś ten nie, no quest, ile ona ma lat? No. Czyli się udało. Także ten. Jakże dziękuję bardzo za obecność. Mniej niż 10 godzin wyszło. Więc całkiem nieźle. Nawet ładny utwór gra. Jutro Kubar gra tam w jakąś tą grę. Oddworld? Nie pamiętam. Nigdy nie lubiłem tej serii. Ale wpadnijcie o 20, bo będziemy większą ekipą. A w piątek startujemy z Residentem 5. Ku uciesze Kubara, który już studiuje lore i zaznacza, gdzie są wszystkie znajdźki. Zostawiam was z napisami, a ja znikam. Dzięki i trzymajcie się. Nara. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack-free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back.
May I remind you that you're still on duty? Story of my life.